gość Radia Oko. No i teraz, proszę Państwa, będzie bardzo, bardzo muzycznie. A jak bardzo muzycznie, to za chwilę się okaże, ale panowie są dosyć wygadani, więc myślę, że dowiemy się wielu ciekawych rzeczy. Moimi Państwa gośćmi są Michał Chojnowski, Paweł Andruszkiewicz i nieobecni Bartek Dobkowski i Artur Włodkowski, których pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy gorąco, witamy serdecznie, hej. I zespół? Twierdza Bar. No i to jest to, o czym Państwo dzisiaj usłyszycie. No dobra, może ja bym nie chciał tak od razu od końca, czyli zaczniemy od początku. Michał, ty to już jesteś taki też stara wyga, nie? Już troszeczkę pograło się w życiu. Troszeczkę tak. No właśnie. I co tam za tobą? Jakieś ciekawsze rzeczy? No podstawowa ciekawsza rzecz i ta, z której prawdopodobnie pewnie ludzie mogą mnie kojarzyć, to kasyno, taki band kiedyś nam się z chłopakami urodził, grał dosyć długo, no ale jak to zwykle bywa. Ale to był bardzo popularny band. No, miło, że to mówisz. Ale ja nie mówię, albo nic nie mówię, albo mówię prawdę. Nie, no, kawał życia i kawał serducha żeśmy w to włożyli, trochę żeśmy pojeździli, trochę fajnych festiwali zagrali. No niestety cały czas ubolewamy na tym, że niewiele udało się zarejestrować. Teraz jest nowy projekt Twierdza Bar i myślę, że zmienimy tą rzecz, tak? Jeśli chodzi o nagrywanie. No to w ogóle jest, dzisiejsze czasy są takie, że nagrać można sobie nawet z telefonu komórkowego w każdy inny sposób. Po koncertach czasami przysyłają fani jakieś zdjęcia, jakieś nagrania na fanpage'a. Kiedyś, jeszcze lat temu właśnie te 20 i więcej, no to w ogóle ktoś nie miał VHS i gdzieś tam nie błysnął, no to nic z tych nagrań nie było, ani ze zdjęć. Demo. Demo się nagrywało. Ale tak, to już nie dzisiaj. Nie dzisiaj. No chociaż może kiedyś wróci to do łask, bo to brzmienie niestety jest coraz bardziej według mnie krystaliczne i przepiękne, a czasami już chce się tego brudu bluesowego. Z VHS-a na pewno. Co to za płyta, która się nie zatnie w magnetofonie? Dokładnie tak. Paweł, co tam u ciebie muzycznie? No tak, to jest. Michał jest starym wyga, a ja to. No, ale w tym będzie to on jest ten najmłodszy. Wiesz, to jest. A to są mnie, no tak. Są starsi. Ja w zasadzie całe życie żyję z tego, że miałem. W przeróżnych składach, w różnych konfiguracjach i zawsze żeśmy mieli najbardziej szeroki zakres usług muzycznych, bo od pogrzebu po imprezę taką całkiem rozrywkową jestem w stanie obsłużyć, bo po prostu zawsze to robię. No bo jestem muzykiem po prostu. A co do... Zawsze miałem... zawsze lubiłem grać w rock'n'rolla, tak, może. Nie zawsze miałem okazję, no bo wiadomo, że jak się robi coś komercyjnie, no to się gra, jak przeciwnik pozwala. Ale jest... No właśnie tu z Michałem jeszcze w kasynie pojawiłem się, bo tam mieli zawirowanie takie personalne. Wakat się pojawił. I trzeba było na ochotę jechać. Szukali basisty. No więc pojechałem z nim. I tak żeśmy w sumie zaczęli wspólne rock'n'rollowanie. Z tym graniem to tam w różnych, tak jak powiedziałeś, od pogrzebu po wesela, to trochę jest kiedyś zapytany, został jeden z takich pianistów, pamiętam wywiad, czy tobie nie jest głupio, że ty tak grasz? I bluesa, i disco polo słyszeliśmy, że grałeś na jakimś weselu, a on mówi tak, mówi, ja jestem z wykształcenia muzykiem. To tak jak glazurnik. Jak przychodzi zrobić łazienkę, to nie pyta, czy będzie układał białe czy czarne kafelki. I czy jest mu głupio. No i jest z tego powodu głupio. Między różowe, nie będzie wcale czuł się zażenowany. Dokładnie. Za wami też świetny festiwal. Tak. No, tak. Powiedzcie troszeczkę o nim. Jak to się w ogóle stało, że tam się dostaliście? Jak było, jak odbiór wasz publiczności? To jest to w ogóle ciekawostka, bo ten festiwal pojawił się trochę tak, żeśmy grali rok wcześniej na Suwałkach na streetie. Byliśmy na tym festiwalu, po prostu pojechaliśmy sobie na urlop i zagraliśmy tam taki wykon, słuchaj, gdzie to było, pod Kwiaciarnią czy pod Lodziarnią? Między apteką a Kwiaciarnią. To dosyć ciekawy punkt, taka lokalizacja dosyć ciekawa. Zagraliśmy tam w składzie gitara i kontrabas. Zrobiliśmy dobry show, bo kontrabas jest dosyć dużym instrumentem, nie codziennie, a na pewno niespotykanym na ulicy. No i
i padł taki pomysł. Ta twierdza nam chodziła po głowie, słuchaj, już od dłuższego czasu. W ogóle tu Paweł powiedział chwilę temu, że różne imprezy jest w stanie odegrać, nazwijmy to. I w ogóle pomysł na twierdzę zjawił się w taki sposób, że ja kiedyś spojrzałem na niego, nie wiem, czy nasi słuchacze kiedyś to widzieli, jak organista funkcjonuje na organach takich kościelnych. Bo to wiadomo, jest jedno piętro, drugie piętro, czasem trzecie, a kolejne pojawia się pod stopami. No i wiesz, jak na to spojrzałem, to widzę, kurde, Fred Astaire, który gra do własnej muzyki, nie? Trzepuje sobie. Taka trójwymiarowa historia. No i mówię, kurde, Paweł, słuchaj, a może byśmy to wykorzystali do rock'n'rolla? To tak aktualnie niewielu ludzi w ten sposób gra, prawda? W takim instrumentarium. Już nie nogami, choć początkowy pomysł był właśnie taki, nie? Ale wysłuchaj, może z łapy, nie? Dorsi tak grali, wcześniej Cepelini tak grali, przecież niektóre numery John Paul Jones grywał na organach. I to morfina. Z natury morfina, zupełnie, no to już bez organów, ale też instrumentarium typu, nie wiem, bębny, bas dwustrunowy i saksofon barytonowy. A tak się okazało, że saksofonistę też mamy świetnego, Artura wcześniej wspomnianego. Kurde, spróbujmy coś z tym zrobić. Tylko saksofon barytonowy, taka wielka, ogromna trąba z mocnym uderzeniem. No i tak powstał pomysł, żeby spróbować stworzyć band, który nie gra z tradycyjnym basistą, ale gra z Pawłem trójwymiarowym. Tu jest świetna opcja, bo się basista z klawiszowcem świetnie dogaduje. Przeważnie grają razem i nawet równo. Na to wychodzi. Naprawdę się muszą postarać, żeby się rozjechać. I tak powstał pomysł na zespół. Kilka numerów mi jeszcze gdzieś tam chodziło po głowie. Miałem kilka tekstów. Tutaj mój przyjaciel Krzysiek Orzechowski, tu go serdecznie pozdrawiamy, on też kilka rzeczy nam napisał. I one tak jak gdyby w szufladzie zostały. Zróbmy to. No i napisaliśmy tam do dyrektora muzycznego Suwałki Blues Festival taką dosyć ciekawą historię, jaki to ma być band, jak to ma wyglądać, co i jak. No i okazało się, że zażarło. Musiało być dobrze napisane, bo na początku na podstawie samego opisu zespołu wzbudziliśmy zainteresowanie. No to pokażcie coś, chłopaki, nie? Na tej zasadzie. No i tak się pojawiła historia. Okazało się, że band musi ruszyć, bo mamy już granie ustalone. Co ciekawe, dosyć gruby festiwal, więc nie ma się już jak wycofać. Tak, i to był taki motor napędowy. Tak naprawdę jak zwykle troszeczkę ten temat się odłożył w czasie. Mieliśmy problem z bębniarzem, ale okazało się tutaj właśnie dzięki koledze z Łądry Przemkowi. Przemka też pozdrawiamy, Przemek Kamiński. Dzięki serdeczne. Też radiowiec. Też znany i też stara wyga, tak? No, Przemek nam podesłał numer do człowieka pod tytułem Bartek Dąbkowski. Zadzwoniliśmy po 5 minutach, facet mówi, dobra, przyjadę. Wpadł na próbę jedną, drugą, to był dosyć intensywny czas. No ale zrobiliśmy to, zagraliśmy na Suwałkach i no i trzeba powiedzieć, że to fantastyczne doświadczenie. W ogóle ciekawa historia, bo zanim, tam graliśmy o 19 bodajże, na scenę wchodziliśmy, ale zanim, no to Suwałki ciężko było nie zaliczyć jeziora, więc pojechaliśmy nad jezioro, trochę tam poleżeć, trochę się pokąpać, no i przy okazji trochę sobie kawałki odświeżyć, więc pograliśmy na molo, ludzi tam się trochę zeszło, fajnie już nad jeziorem to ludzisko odebrali i co się okazało, przyszli na koncert. Piątki pozbijali. A po koncercie przyszli, tak, pytają, czy ich poznajemy, no tak. No. Stroje trochę mieli inne niż nad jeziorem. Trochę bardziej uważnie. No i o co chodzi? Świetny koncert, świetni ludzie. Poznaliśmy kilka ciekawych bandów. Mazingo między innymi z Francji, zespół polecam. Jeżeli ktoś nie słyszał, to proponuję wbić w YouTube'a, bo robią chłopaki fenomenalną robotę. Taką mocno vintage'ową, świetnie, świetnie to wygląda, świetnie to brzmi, świetnie to gra. Poznaliśmy też bandy, które już znamy. Znaczy, nową odsłonę. Dokładnie tak. Przypomniało mi się właśnie a propos tego, co mówiłeś o graniu różnych rzeczy. Jeden gitarzysta tam mówi, że całe życie marzył o tym, żeby grać z twarzą rozpoznawalną przez wszystkich.
I dużo koncertów. Mówi, no i trafiłem do Zenka Martyniuka. I mówi, uważaj, co? Uważaj na marzenia. No i generalnie fantastyczny festiwal, wiesz, to jest festiwal międzynarodowy. Chyba 400 zespołów tam zagrało z tego, czy 400 muzyków, tak? No, to jest gromada artystów. Znaczy, w ogóle tam jest atmosfera fajna, bo w całym mieście jest festiwal. Hmm. Po prostu przyjeżdża mnóstwo ludzi z różnych krajów, z Polski też, z różnych stron. I to jest jedna wielka taka impreza. No. Idziesz do parku, gra muzyka, blues, rock and roll. Idziesz na ulicę, gra rock and roll. Wchodzisz do knajpy, jest rock and roll. Wychodzisz z knajpy, jest rock and roll. Na schodach. Nie? Idziesz nad jezioro, jest rock and roll. No właśnie. Także nie, no to. Oczywiście poza strefą ciszy. Tak jest. Aczkolwiek ja nie wiem, czy oni tam nie uchylają trochę tej strefy ciszy, a na pewno godziny przesuwają, wiesz? No, to chyba byłoby nawet, miałoby to sens, dlatego że no nie wyobrażam sobie kończyć imprezę o 22 i gasić światła w mieście. No, nie da rady. Także no, fantastyczne odczucia i powiem tak, debiut na Suwałkach, no musi być grubo. No, nie ma miękkiej gry, nie można odpuszczać. Jakieś szanse, nadzieje na przyszły rok? No tak, tak. Przecieranie szlaków najgorsze zawsze. Tak, dokładnie, dobrze to zażarło. Powiem tak, Bartek na przykład, co ciekawe, Bartek był facetem, który dla nas stanowił pewną niewiadomą, bo nigdy z nim nie graliśmy. On jest znany na pewno w Ostrołęce czy w Łomży z takich projektów jak Madby czy Alien Remove. To są rzeczy, no, w trochę inny gatunek, nieco cięższy. No ale to dobrze. Zastanawialiśmy się, jak to... Tak, ale Paweł zawsze mówi, kurde, stary, ma być będzie cios, będzie dobrze. Trudno by było z jazzmena zrobić heavy metalowca. No technicznie na pewno by się z tym poradził, tak? No tylko tak. Sam cios jest zupełnie inny. No, inna technika, to inne myślenie nawet ulianie. Dokładnie. Tak, ale fantastycznie to Bartek to złapał. To musi grubić, no. Panowie, będziemy musieli powoli kończyć. Ja wiem, że te rozmowy o rock'n'rollu to mogą trwać i trwać. Zresztą przed wejściem na antenę rozmawialiśmy może o jakimś programie autorskim zupełnie. Wtedy będziemy mogli sobie tam gadać i bardzo dwie chętnie. Godziny, albo dopóki autobus, ten najwcześniejszy nie przyjedzie po nas. Co wy tam macie w najbliższych planach takiego ciekawego? W najbliższych planach no już, że tak powiem, pociąg wystartował, więc robimy materiał, pracujemy aktualnie nad materiałem, chcemy coś nagrać, już studio mamy namierzone. Rozmawiamy o klipie aktualnie z człowiekiem, który by do tego podchodził. Też będzie to trochę nietuzinkowy klip prawdopodobnie, ale na razie nie zdradzimy. No jasne. Nie zdradzimy. Dlaczego? Rozmawiamy już wstępnie z różnymi tam koncertowniami, gdzie byśmy mogli ewentualnie wystąpić. Na przełomie października i listopada, prawdopodobnie wtedy ze składem takim pełnym stwierdzą wystąpimy. Planujemy koncert ku pamięci naszego przyjaciela Mańka Prusińskiego. Dokładnie, to jest człowiek, który niestety odszedł od nas, ale zajmuje ogromna przestrzeń w naszych sercach i chcemy jemu poświęcić koncert. Zagramy tam my, zagrają inni ludzie, gdzie których prawdopodobnie też znacie. No będziemy o tym mówić trochę później. Być może wpadniemy na antenę. Tak, chciałem właśnie dokładnie. Zaproponować, żebyście nas nie ominęli szerokim łukiem. Myślę, że to będzie fajny układ. A w międzyczasie, tak jak powiedziałem, pracujemy nad materiałem, dobrze się to przyjęło, więc po prostu dokręcamy śrubę, o tak. No jeżeli was ktoś chce znaleźć, albo nie wiem, może podsponsorować, może pomóc przy płycie, a może tylko pogadać. Zachęcamy. Sponsoring jest mile widziany, naprawdę, jeśli chodzi o nagranie. To was trudno znaleźć, tak jak dobrego pracownika, czy... A, nie. Paweł, ty masz na to twoją tezę, jak nas znaleźć. Nie wiem, czy to na antenę. Nie. Mamy już media społecznościowe, jest Facebook, pracujemy nad stroną, prawdopodobnie za chwilę będzie strona stała w sieci, ale najszybciej przez Facebooka i przez naszą panią menadżer. A w ogóle sama nazwa jest na tyle inna, no mówię, wszystko inaczej. Że jak wpiszesz sobie na przykład na YouTubie twierdza bar, no najpierw wyskoczy taki zamek z Ukrainy, a następny już jest nasze, także łatwo znaleźć.
Dobrze, to jest to bar utwierdzony. Będziemy również zachęcać Państwa do tego, abyście odwiedzali. Was proszę o to, abyście do nas dotarli, kiedy będziecie znać już jakieś trasy, jakieś koncerty, no a na pewno kiedy pokaże się utwór, ukaże, kiedy go nagracie. No nie wyobrażam sobie inaczej. Jasne. Maszę Ruban. Dzięki. Moimi Państwa gośćmi był Michał Chojnowski i Paweł Andruszkiewicz. Wszystkiego dobrego, chłopaki. Trzymajcie się, hej. Gość Radia Oko. Reklama.